Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Brage, a przed wami kolejny materiał z gry Horizon Forbidden West. Gramy na najcięższym poziomie trudności, czyli bardzo trudnym, Very Hard Difficult, i gra na 100% ze wszystkimi znajdźkami i w trybie eksploracji. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, tutaj kolejne znaki zapytania. Tutaj coś mamy ciekawego, schronienie jakieś. I tutaj coś ciekawego, to też jest jakaś nieznana miejscówka. Tu w ogóle jest nasz cel, jeden, złomiarki. Ale to zaraz. Najpierw to mnie interesuje przejście. Udajmy się w takim razie zobaczyć, co tam ciekawego na nas czeka. Przy okazji będę się normalnie tutaj degustował. Jest dobrze, tego Tibor nie widzi. Ja pierdekam, ale by mnie zwał. Od tego, że znęcam się nad zwierzętami. Że wyżywam swoją frustrację w grach i to jeszcze na biednych zwierzęta, na biednych szopach. Jezu, by mnie pozwał do sądu. Dobrze, że go nie ma. A nie, to jest ten chyba... Czekajcie, to jest... Nie, to nie jest to. Myślałem, że to jest ten obóz, w którym byłem wcześniej. Nie, ale fajnie, to naprawdę gra śmiga na moim PlayStation zwykłym. Kozacko. Na szczycie urwiska jest stara strażnica. Ciekawe, czy w środku coś jest. Mam czasami dziwne skojarzenia z... Strażnica. Mam dziwne skojarzenia z muzyką, jeżeli jak gra troszkę muzyka w tle, troszkę z... Days Gone'em. Tak, ale tak troszkę. Oj, mamy nietknięty kieł, cenny przedmiot do sprzedania, nie tylko zwierzęce kieł. Można sprzedać za okruchy metalu. Okej. Okay. Coś jeszcze? Tak, tutaj mamy surowiec do lepszenia torby. Szopy często można spotkać w beznadziei na ziemi niczyjej. Ulepszenia amunicji. Ulepszenia amunicji toreb. Epa, ale ci powiem, że na przestrzeni czasu te elkowencja i ci się rozwinęła w porównaniu z tymi filmikami z Control. Nie wiem, powiem ci szczerze, ja tam jakoś bym spekulował. No, cieszę się, że tak sądzisz, ale jakoś... Nie wiem, ja to tak... Ja nie pamiętam, o którą nawet tą zagadkę chodziło z tym lustrem. Tam na chwilę spojrzałem, ale mi się nawet nie chciało oglądać. Ale nie wiem, czy to jakoś... Jak sam określiłeś, tak ładnie. Elkowencja, tak? Nie wiem, czy to by mi się zwiększyło. Czy mi się to zwiększyło. Mam nadzieję, że jednak tak, ale... Szlak jest... zniszczony niedawno. Trzeba się będzie wspiąć. Jak już tak, jak się zwiększyło, tak ciupkę, powiem ci. Epolimski. Tak ciupkę. Tak mi się wydaje. No bo musimy się tam wspiąć, tak? Chyba spróbujmy. Dużo jest tutaj elementów, których można się wspinać. Nie ukrywam. Można przeskoczyć z tej strony. Jezu, jak to pięknie wygląda. Słuchajcie, jak to pięknie wygląda. Ja się spróbuję tutaj jeszcze wspiąć. Jeszcze spokojnie. Godzinkę sobie pogram bez problemu. A i tak jeszcze później muszę intro zrobić na YouTube. Z 2 godziny mi zajdzie jeszcze pobieranie całego materiału z Twitcha. Później montaż. Troszkę zabawy będę miał. O! Dyskord na półkę. Jak to tam wejść?
O, co to jest? Kwiat północy. O, z tego będzie dobry barwnik. Okej, okay, nawet nie wiedziałem, że takie coś mogę zabrać. Tu mamy ten znak zapytania, o dziwo. Chciałbym się tam dostać. Może naprawdę tutaj jest O, tam coś jest, patrzcie. Czekajcie, co jeszcze mi tak podświetliło? O, spowiadam. Oj, nawet może to nie był dobry pomysł, żeby tam zaskakiwać. I tak, możemy na spokojnie tam przejść przez te elementy spinaczkowe. To ma jakiś gorycznik. Jakaś roślina, nie wiem, czy ja to wcześniej zdobyłem. Wow, jak to jest zajebiście ładne. Kurczę, ja w ogóle nie widzę różnicy pomiędzy Horizonem na komputer, tym jedynką, tak? Na komputerze, którą się grało, a dwójką na PlayStation 4 i to zwykłym. Serio. Oczywiście na PlayStation 5 to na pewno jest duża różnica. Ja to bym naprawdę zazdroszczę, kto ma taką możliwość sobie zagrania ten tytuł, ale... Ale no tutaj już nawet na zwykłym playaku, jak to cudownie wygląda. Ojej, on do spinaczki to jeszcze trochę. Tutaj, na szczyt. Dawaj, dawaj, Darska, dawaj, dawaj. No, no, oj. Gdzieś się odłobiłem, nawet swój tutaj od prawej. No i proszę. Dobra, niby teoretycznie się udało. To jakieś nowe odkrycie, wieża sygnałowa. Co tu z tym mogę na przykład zrobić? Ten przyciągacz nie ma o co zahaczyć. Okej, okay, rozumiem. Ale tu chyba X. Nie. Nie, to tylko jest element spinaczkowy. Myśmy od innej strony próbowali, słuchajcie, tutaj się przedostać. Bardziej chyba ten element by nas tutaj interesował. Tam coś w ogóle jest, czekajcie. No i nie jedna rzecz. Zasobna skrytka z cennymi przedmiotami. Oraz małe skrytki z cennymi przedmiotami. Okej, no zawsze zasoby jakieś dobre, nie? I pierwsza wiadomość na czacie, pan Killer. Może zeskanuj fokusem. No właśnie to ogarnąłem, ale... Czekaj, ale tutaj... Chodzi ci o to? Element konstrukcyjny zdolny utrzymać ciężar człowieka. Można go dosięgnąć kotwicą. Tak, jest. To jest akurat to, co mówiłem. Żebyśmy się od tamtej strony próbowali wspinać. Znaczy, nawet jakby tam jakaś znajdźka była, to ja tutaj nic nie widzę. Powinno w tym momencie gdzieś pokazać. Tam też jest jakiś element spinaczkowy. No. Spróbujmy się tutaj przedostać. No i tak, tutaj mamy przeciętna skrytka z tymi przedmiotami. I testerku, dzień dobry. Wyszedłeś już na zakazany. Wyszedłeś na zakazany zachód? Tak, już jestem. Eksploruję sobie. Na razie widzisz, o. Wieża sygnałowa, o. Na razie sobie eksploruję. I pan Killer, jak się gra? Jedynkę grałeś może? Tak, grałem, przeszedłem. Prawie wyplatynowałem, niewiele brakło, ale gdzieś kurczę, wena mi gdzieś uciekła. Kucharz wie, co z tym zrobić. Później mi, słuchaj, pani Killer, wena uciekła, ale grałem, ale mimo to przeszedłem jedynkę i dwójkę na 100% ze wszystkimi znajdźkami i sekretami, tak? Tylko, że... O, dziękuję za followka. Bardzo dziękuję za wsparcie i życzę miłej soboty, miłego dnia. Przeszedłem jedynkę w dodatki i się świetnie bawiłem. Zrobiłem 100%, ale nie zrobiłem platyny. 100% znajdzie go oczywiście, nie? Co tam, testerku? Dopiero wstałeś, rozumiem. Rozumiem, że testerku wstałeś. Powiem ci, Killer, że to się tak świetnie gra w tym drugą odsłonę i to jest na zwykłym PlayStation 4. Że poezja. Prawda, poezja. Jaka muzyka jest tutaj. Tu można przejść. Tutaj możemy się wspiąć. O, tutaj mamy chyba jakąś skrzynię. Ma skrytkę z tymi przedmiotami.
Wow, i ta grafika po prostu. Niesamowite. Słuchajcie, niesamowite. Ja mam platynę. A no widzisz, no widzisz. Mi tam brakło weny gdzieś, kurna. Ale nie mówię, że nie wrócę jeszcze do jedynki. Wręcz przeciwnie, ale na razie skupię się na innych platynach. Ale może kiedyś prywatnie na pewno wrócę do jedynki i to skończę, bo tam, nie wiem, 3 osiągnięcia zostały? 3. Z tego co pamiętam. I testerku, to nie jest zakazany zachód. Na niego wchodzisz dopiero po ambasadzie. Aha, to nie wiedziałem. Myślałem, że tu już jest część. Też myślałem, że tu jest część zakazanego. Łe, panie. No to ja sobie eksploruję. To jest taka strefa przed bramą. Aha, dobra, rozumiem. Rozumiem. Nie wiedziałem. Dobra, ważne, że się człowiek dobrze bawi przy eksploracji. Kiedyś tam dojdziemy. Testerku, kiedyś tam dojdziemy. Ja to z moim przechodzeniem gry i sprawdzeniem każdego kątu to tak zawsze wychodzi, że mi się wszystko dłuży, ale po co się śpieszyć? Sam dobrze wiesz, testerku. Po co się śpieszyć? O, mamy to chyba. Jakieś urządzenie. Metal odbija promienie słońca, żeby dawać sygnały? Okej. Metal odbija promienie słońca. Przyrząd sygnałowy. Konstrukcja z metalu i drewna zdolna manipulować światłem, by przesłać sygnał. Oj, czekaj, bo coś było? Chyba. Zbierz soczewkę sygnałową. Soczewka świtu. Przyrząd sygnałowy. Weź wszystko. To chyba soczewka. Okej. Soczewka świtu. Kawałek szkła w kształcie kopuły, który załamuje światło. Zdobyto w wieży sygnałowej Karja do na północno-wschodnim skraju beznadziei. I killer. Ja już mam zainstalowane na PlayStation 5 tą grę i dziś zacznę grać. O, to musisz. No, to będziesz normalnie zakochany. Zazdroszczyć PlayStation 5. Zazdroszczyć killerku PlayStation 5. O, kurde. To magia. No jak już na zwykłej PlayStation 4 tak cudownie wygląda, tak. Aż nawet nie chcę wiedzieć, jak to wygląda na PlayStation 5, nie? Słuchajcie, mogę się ogólnie szybką podróżą tutaj przenieść. I pójść do tego znaku zapytania. Chyba tak zrobię, chyba że tam coś jeszcze możemy znaleźć. Kwadrat. Nie wiem, czy to jestem w stanie zaskoczyć. Oj. No jestem w stanie. Dobra. O, właśnie. Zasobna skrytka z tymi przedmiotami. Nawet tego, słuchajcie, nie zauważam. Ale dobra. Fajnie, że udało się to znaleźć. I testerku, powiem, że ja 7 godzin wchodziłem, a staram się nie eksplorować. Tak czułem, że tobie to z 2 dni zajmie. No, ja to wszędzie muszę, ja to taki jestem, no to muszę wszędzie w każdy kąt zajrzeć. Prawda, no nie jestem sobą, no co ja zrobię? Co ja poradzę, no? Słuchajcie, ci z 2 dni. No tak było. Było. Dobra, tam się chyba już nie wiem jak dostanę, ale chyba się nie dostanę. Chyba, że tam jakoś, ale chyba. Znaczy nie będę ryzykował. Dobra, słuchajcie, jak już tak łazimy, to chyba spróbujemy sobie zrobić tą szybką podróż. Może innym razem, słuchajcie. Tutaj poza nagraniem, może po eksploracji, jak coś znajdę, to wam pokażę na transmisji. Mamy te surowce, tak? Jakieś nowe. Co tu jeszcze jest? Tutaj coś mamy. Gorcznik. Liś o ostrym smaku, który podobno wspomaga trawienie. Znakomity odpowiednim przyrządzeniu.
Kupowanie żywności od kucharek. Okej. Dobra, i sprzęt specjalny. Dobra, to akurat czytałem. No dobra. Mapa. Szybka podróż. R2, tak? Szybka podróż do ogniska. Tak, poproszę. Słuchajcie, poproszę i pójdziemy do kolejnego znaku zapytania. Po drodze oczywiście, tak? Oczywiście po drodze. O matko, serio? Aż tak wysoko, to wyżej się nie dało? No i tu mam taki zasobny, jakąś miejscówkę. Ta skrzynia. A skrytka z cennymi przedmiotami. Okej. Okay. I tam możemy się dostać poprzez linkę. Zajrzyjmy się, czy tutaj coś ciekawego nie ma. Czegoś ciekawego nie ma. A i tam też się mogę. Tutaj tędy chyba też się mogę dostać. O, tu coś jest. Karmazynowy kwiat. Zachowam to dla farbiarzy. Okej. Karmazynowy kwiat. On jest tutaj w tym miejscu. Dobra. I teraz tak. O, i tutaj coś jest ciekawego. Spróbuję się jednak od tej strony tutaj przedostać. No, dawaj. Karmazynowy kwiat. Chyba tak od tej strony się przeskoczyć, czy musimy definitywnie stać? Może tutaj jakoś by dało radę. O, właśnie. Zielony kwiat, dobra. Dalej. Dawaj, 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 dawaj. I co tutaj mamy ciekawego? Kwiat północy zbierz, jak najbardziej. W ogóle jest skrzynia też. Okej. Okay. Coś tam kamienie wsysnęły, ale to może... efekt cieplarniany czy coś. Co tam jest? A, dobra. To miejsce fokusem. Wrócę później. Metalowy kwiat. No właśnie, tutaj jest kolejne miejsce, gdzie nie możemy się dostać bez uprzedniego sprzętu. Okej. Okay. Ale może będzie coś ciekawego jeszcze. Czekajcie, weźmy sobie tutaj drabinę. Nie sądzę, bym mogła przejść przez te pnącza. Odpuszczam. Aha. Nowe odkrycie. I to jest jaka wieża? Wieża sygnałowa, ale tu nadal jest znak zapytania mimo wszystko, ale to może to oznacza ten znacznik. Dokładnie, droga zablokowana, brak wymaganego narzędzia. A może innym razem. Dobra, ale tutaj nie da rady przejść? O, tutaj by się dało. Nie wiem, czy ktoś jest, kto by mnie zainteresował w tym miejscu, bo chyba nie o to tutaj chodzi. Chodzi, jest jakaś skrzynia. Okej, to wędruje dosłowka. Dobra, ładnie. I tutaj coś ciekawego. Przejdź pokusem. Coś tam widzę mimo wszystko. Coś tam mimo wszystko widzę, także tak szybko. To miejsce widziało już lepsze czasy. O! Jak tam na górę się przedostać? Po prostu trzeba te pnącza ogarnąć. Nie, no nie wydaje mi się. Albo wydaje mi się. Albo nie. Oj. No mogę tam przeskoczyć. Oj, Maro, nie umiesz nacisnąć X-a? Tak trudne. Jakbyś wybitnego IQ... O Jezu, nie potrzeba. Niestety. Gdzieś mi przeskakuje ta Aroy, bo nie za bardzo jestem w stanie wymierzyć dobrą odległość. Właśnie, oj, oj, dobra. Jest tu. Dobra,
możemy sobie opuścić drabinę. Okej. I teraz tak. I teraz tak. Dobra, idziemy na górę. Okej, elegancko. Jezu, to są piękne obrazy tutaj. To fajnie wygląda. Dobra, i ten styk. Oj, coś czuję, że będziemy na szczycie. Udało świata. I kolejna antena, tak? Tu jest kolejne urządzenie. No właśnie. Śnieg, dławi, dźwięki. Mhm. Zbierz soczewkę sygnałową. Okej, mam już drugą. Soczewka. Opis chyba jest ten sam. No to jeszcze wczytywanie tekstur na konsoli jest dosyć słabsze na PlayStation 4 niż na pewnie na PlayStation 5, ale nie ma co się tutaj dziwić akurat. Kawałek szkła w kształcie kopuły, który załamuje światło, zdobyto w wieży snowej Karia. Karia na północny wschód Złomianek. Jebany słownik w telefonie. Nie szymuj, nie przejmuj się. Ja też ten słownik później nie jest tak... pomyślę, co z nią zrobić. Też tak wkurza. Zeszkocz w dół. Mm-hmm. Ciekawe, czy coś z tymi soczewkami dalej będzie. Na pewno będzie. Bo to jest fioletowy element. Nie ma opcji, żeby nie było. Mi się wydaje, że albo do zadania. Nie będzie nic do ulepszania, tylko jakieś zadanie ci dadzą, nie? Komuś dasz za coś, nie? Za jakieś dodatkowe bonusy, czy profity, czy jakieś ulepszenie. Tak, wiesz co, tak podejrzewam. Znaczy, oczywiście mogę mylić, ale... A tam mnie jeszcze interesuje. Czy czegoś by nie było, ale chyba nie... A, jasne, że coś jest. To trzeba teraz to zrobić. No właśnie, ale nie aż tak. Chyba, że... To jest na tym samym łapie. Średnio. Czekajcie, a jak ja tutaj wszedłem? Zeszkodź na półkę. Okej. Dobra. Bo tutaj na lewo nie przejdę. Okej. I sobie spokojnie zeskocz. Kwadratem. Elegancko. Mi się kurczę z X-em nie pomyliło jak zwykle. Dobra. I mamy jakąś skrzynię z zasobami. Niewielka skrzynka z zasobami. Dobra, otwórz. Elegancko. No tu śnieg pada. Jezus. To fajnie wygląda w ogóle. Te promienie słońca, no bajeczka, bajeczka. Quintesencja naprawdę Horizonka, czyli najpiękniejszej gry roku, serio. Testerku, zdanie poboczne, zadania poboczne, przepraszam, dadzą Amaro już wszędzie się wcisnął, więc na gotowca nagrodę tylko będzie odbierał. Dokładnie. Na grani po drugiej stronie doliny stoi kolejna strażnica. Czeka mnie długa wspinaczka. Ja się nie mogę powstrzymać od tych znaków zapytania. No co pojadę na nas? O właśnie, a propos znaku zapytania. Jest jeszcze któryś jakiś gdzieś w pobliżu? O! Nie, no nie wiem, czy to jest dobry, nie, czy dobry pomysł tam lecieć teraz. Jak już bliżej tutaj jesteśmy. Dobra, to idziemy tutaj do Złomianki. Nie będę się, słuchajcie, nad wami znęcał. Ale nie ukrywam, bardzo mnie kusi, żeby tam się przejść. Ale może to zrobimy już na wieczornej transmisji. No okej.
Taka prawda, testerko. No co poradzić? Co poradzić? Dobra, tutaj sobie mogę zjechać z dołu poprzez linę, tak? Co? Dobra, idziemy do tej misji, bo przecież nigdy nie wyjdę z tych znaczników. Czyli tak, o, co jeszcze w nowym ekwipunku, znaczy coś nowego w ekwipunku się pojawiło. Chodzi pewnie o tą soczewkę, nie, skóra z dzika, ulepszenie amunicji i toreb na narzędzia w warsztacie, okej. Okay. Ale coś jeszcze tu mamy. Zielony kwiat, nazywany kiedyś przez króla słońca Majida skrytką mądrości. Kwiat został przemieniony na węża szczelinowego przez króla słońca Hivasa, nie wiem jak to przeczytać. Często rośnie na skalistych klifach. Odblokowuje barwniki ubiorów u farbiarza. Mhm. Ten wyrazisty kwiat radzi sobie najlepiej w odciętych od świata miejscach i uznawany jest za symbol wytrwałości osramskich odkrywców. Często rośnie na skalistych klifach. Ten tajemniczy ciemny kwiat ma ciężki, pierzmowy zapach. Tu akurat czytałem ten opis. I sprzęty specjalne, kolejna ta soczewka, nie? Patrzcie, że się opis jednak po części różni, ale chyba tylko miejscem występowania czy znalezienia danej soczewki w danej mapie, na danej części mapy, tak? Misja i ku granicy, tak? Iść do złomianek. Aby dostać się na zakazany zachód i wytropić Silensa, Aloy musi najpierw udać się na ambasadę na granicy Królestwa Słońca Karja. Całemu przedsięwzięciu zagrażają jednak nowe, niebezpieczne maszyny. Dobra, zobaczymy. Zobaczył łomatko, żeby się nie wyrwalił na ryj znowu. No tak lubię, wiecie. Testerku, idę, robię fabułę. A co do? Mówiłem, że ta gra tak ma. No, to prawda, testerku. Idź do złomianek i pomów ze strażnikiem. Przeskanujemy fokusem, czy ci nie ma jakiejś skrzyni, ale na razie nie wydaje mi się. Pomów ze strażnikiem, to tak zróbmy. Witam cię w złomiankach. Otwierajcie. Rozkaz Dżurufa. To mi wystarczy. Niech mnie kuźnia. Petra? Aloy, co ty tutaj robisz? Ja pamiętam ją. Całe szczęście, że się tutaj pojawiłaś. O matko. Ciebie też dobrze widzieć. Przybyłaś w samą porę. Chodź. Tylko na cholerny browar można tutaj liczyć. Ta, słyszałam. Maszyny, przestój w pracach. A to tylko najnowsze awarie. Złomianką zawsze brakowało paru narzędzi. No tak. A tam jest największy młot. Nie nasza ziemia, nie nasz kłopot. Kolco grzbiety to kłopot dla wszystkich. Orwund? Słyszałaś o nim? Ta. Chyba lepiej opowiedzieć o tym przy zimnym piwku. Petra. Ja tylko w przylocie. Idę na zachód. A. Mam dopilnować ambasady w samotnym świetle, a potem ruszam dalej. A, jasne. Tam są większe tryby. No cóż, Aloy, dobrze cię widzieć. Ale skoro idziesz... Petra... Zwróćcie uwagę na muzykę. Wiesz, jeśli znajdziecie ochota na piwo i pogaduchy, będę przy browarze. Twój wybór. Ten Ulwund wygląda na kawał brania. Może Petra potrzebuje wsparcia. Ale najpierw muszę znaleźć warsztat i ulepszyć swój łuk. Okej. Jezu, ta muzyka jest tutaj świetna. Mogę ją powoli, jak tak się wsłuchuję, to mogę ją powoli porównywać. Ale w takim powolnym stopniu do Wiedźmina. Serio. Coś pięknego. Co my tutaj ciekawego mamy w ogóle? Mam najpierw to jakieś wykrzykniki w ekwipunkach. Co tu się porobiło? Coś się nowego pojawiło. Tutaj mamy ten echownik.
pozyskiwane z maszyn używających broń akustycznej lub atakujących skompresowanym powietrzem, wytwarzania amunicji odrywającej. Szymuś, zajebiście dobre, pracuje się w takim hotelu jak mój, to wiesz, przepisów i wszystkie się poznało niesamowicie. No, rozumiem, różnego rodzaju świetne dania, nie? Ech, kurczę, zazdroszczę ci po części. Szymonku. I rozkwitnik rzeczny. Młode liście tej rośliny są słodkie, lecz gorzknieją wraz z wiekiem. Czasem zwana prozą życia. Pozyskiwane z rozkwitników rzeczy, które często rosną w rzekach. Kupowanie żywności, przepraszam, od kucharek. Misja. Znajdź Erlenda. Idź w ostatnie znane miejsce pobytu Erlenda. Okej. Okay. Ale tu są jakieś wykrzykniki, o dziwo. I trochę znaków zapytania. Także mam tu trochę roboty. Ale najpierw tutaj coś mamy. Szwacz. Ubiory. Odwiedźmy tego pana. Tutaj mam nam oferowania. Jeszcze nie mogę z tobą pogadać, czy po prostu tam przejść. Mam nadzieję, że na drugiej stronie przejść. A tutaj? To był znak zapytania ogólnie. A, to jest schowek. Dobra, schowek mnie w tym momencie nie interesuje. I tak chyba że. Tutaj bym wziął surowce. Okej. Okay. I bym sobie wytworzył. A dobra, tak mam na maksa. A teraz dopiero na maksa, bo uzupełniłem, tak to nie miałem. Nie ma jakiegoś innego przejścia tam do niego, bo nie wiem, czy mogę tutaj z nim pogadać. Znajdę cię później. Tu, jakby sobie przeszedł? O, dobra, muszę wejść mu tutaj na stół. To Nora mogą opuszczać świętą ziemię? Albo nie. Dziwne, nie mogę za bardzo z nim porozmawiać. Chyba, że... Czekajcie, a tutaj? No ta, najlepiej jak ham wejść tutaj ten nogami na blat zamiast normalnie porozmawiać i wejść do sklepu. No to jest Maro, nie? To jest kultura według Maro. Dobra, porozmawiajmy, może teraz? Dobra, widać, że się chyba obraził. Mi się wydaje, że się chyba chłopak obraził. Dobra, chyba że nie mogę z nim tutaj w tym momencie porozmawiać. Jak leci ten paparo. Dopiero po gwizdku będziesz mógł. Aha, dobrze. Dziękuję, Kasterku. No dobra. Myślałem, że się obraził, że mu tutaj z kopytami wbiłem na salony. No dobrze. W takim razie później się ogarnę w temacie. Możesz korzystać ze szybkiej podróży pomiędzy odkrytymi wcześniej miejscami. Potem mogę inny czynienia z zasobami. Kurczę, połowa nawalonych. Widać, że weekend. Kurczę, kusi mnie, żeby tam zajrzeć. Ale czekajcie, tam jest chyba jeszcze. W ogóle to mogę przytrzymać. Fokus i wtedy zobaczyć, czy mam jakieś znajdki. Tam coś jest, ale najpierw mam ognisko, tak? Ja sobie oczywiście wezmę ręczny zapis. Może na nowym punkcie. No i tu mam jakieś zadanie. I też jest skrzynia. Dobra. Czemu by nie? Najpierw sobie tutaj tą skrzynię przeszukam. Dobra, i zapytajmy, o co tutaj chodzi. Ulnwund, tak? Dlaczego mielibyśmy wpuszczać maszyny na własne ziemie? Masz na myśli ziemię, na których uczciwi oseramscy robotnicy trudzą się bez choćby prawa głosu? Ziemię, które gdy podpiszesz dekret... Znowu ty i ten cholerny dekret koncesyjny! Byłyby zarządzane przez ludzi, którzy tu naprawdę żyją? A to ciebie czasami nie mam szukać w misji głównej? Nie. Erenda muszę poszukiwać. Czyli jakaś misja poboczna. Porozmawiajmy w takim razie. Czego ty chcesz, Ulwund? Żeby ci zapłacić? Mój kochany sędzio. Myślisz, że można mnie kupić? Jeśli chcesz, by zabrzmiał gwizdek, musisz tylko wysłać żołnierzy, by usunęli kolco grzbiety i podpisać dekret koncesyjny. Zrozum. Nie masz najmniejszego wyboru. Hej. Zbawczyni, jesteś w samą porę. Możemy omówić sprawę niezwykłej wagi dla Królestwa Słońca? Możemy. Później. Świetnie. W takim razie poczekam. O, to i zbawczyni.
pogromczyni Nerwala, rozpruwaczka Helisa. Możliwe. Wiele słyszałem o twojej urodzie i bohaterstwie, no, groźna my wojowniczka. No, tobie też słyszeliśmy dużo negatywnych Ulwund opinii. Dzierżyciel, do twych usług. Więc cóż takiego odciągnęło cię od rozkoszy południka, że przybyłaś do tej nędznej mieściny? Talenty zbawczyni na pewno są potrzebne gdzie indziej. Przyszłam na ambasadę i... Ambasadę? Na kuźnię. A, większe tryby do większych spraw, więc zapewne zaraz nas opuścisz. Jak tylko uporam się z problemami wymagającymi mojej wybawicielskiej uwagi. A, kolco grzbiety, pewnie. Trzeba je usunąć, żeby ambasada się odbyła. Cóż, no to do roboty. Idź, idź, idź. Nie tak prędko. Testerku, kurde, ja na każdy możliwy sposób do niego podchodziłem. Później się okazało, że dopiero zakończenie misji go odblokowuje. Zaoszczędzam ci straty kilku minut. Tak, które oczywiście znowu stracę na eksplorację kolejnych znaczników. I łażenie po skrzyniach i znajdźkach. Ale dziękuję, Testerku, bardzo ci dziękuję za wsparcie, bo tak to znając moje niskie IQ, to bym tam łaził po tym stole chyba z 15 minut, albo z 20, jak nie z godzinę. Ty Irkardża? Nie masz zbyt wysokiego mniemania o sędzim. Cóż, nie będę udawał sympatii wobec jakiegoś gryzi zwoja w fikuśnej szacie, gdy moi robotnicy są prześladowani, zastraszani albo wykorzystywani. Jakże szlachetnie. Szlachetnie, ha? Narodziłem się z młotem w dłoni, o tak. Nikt się ze mną nie cackał, ani nie podawał mi nic na srebrnej tacy. Wszystko, do czego doszedłem, zawdzięczam sobie. A gdzie masz ten swój młotek? Brzemię przywódcy jest ciężkie, musiałem go odłożyć. Kardża nic nie ryzykują, tylko domagają się, by ci dobrzy oseramowie narażali swoje życie. Ktoś musiał wkroczyć i powiedzieć dość. Przerwy w pracy? To ty zatrzymałeś pracę? Zgadza się. Jesteśmy robotnikami, nie wojami. Jeśli Kardża nie uprzątną bałaganu i nie zgodzą się na moje warunki, nie będę ryzykować życiem oseramów. Uczciwe warunki oznaczają pewnie twoją koncesję. Jaka moja koncesja? Ona jest dla wszystkich oseramskich robotników w tej krainie, którzy wykonują całą ciężką pracę, podczas gdy Kardża zgarniają profity. Prosimy wyłącznie o należny nam udział w tym dobrobycie. O to, by te ziemie uprawiał lud, dla ludu. Jasne. A ile z tego przypadnie tobie? Stosownie do moich skromnych zasług dla tej pracowitej społeczności, rzecz jasna. To jest chyba coś nowego, kto cię mianował, czy nie? Jeśli złomianki są na terenach Kardża, to czy nie oni powinni zarządzać? Kto cię mianował? Zdrowy rozsądek szczepu oseramów, rzecz jasna. Wydaje ci się, że Kardża mogliby tym kierować? Ha! Sędzia ledwo zdołał tu przywędrować z samotnego światła bez utraty śrubek. Czyli nie masz żadnej władzy. Ludzie cię słuchają, bo na nich krzyczysz. Głośno. Kto ma zwolenników, ten ma władzę. Siedzę w złomiankach od samego początku. W sensie, jestem praktycznie ich założycielem. Uczciwi mieszkańcy wiedzą, że beze mnie nie byłoby ich sukcesu. Złożenie złomianek? Przepraszam, założenie. Złomianek. Założenie. Maro, założenie. Mówisz, że założyłeś złomianki. Trudno w to uwierzyć. Powiedziałem przecież praktycznie. Ja sam dostrzegłem ich potencjał, gdy były jeszcze obskurnym obozem w cieniu samotnego światła. Zainwestowałem w kopalnię, przekonałem do tego starych znajomych, no i proszę. Można powiedzieć, że złomianki zawdzięczają mi wszystko. O, czyli nie stoisz i nie czekasz, by zarobić na cudzej pracy. Ależ skąd? Oczywiście, czerpię pewne zyski z mojej inwestycji tu i tam, ale mój priorytet przez cały czas to nieustanna dbałość o dobrobyt uczciwych oseramskich robotników. Ja pierdykam, jakbym słychał, słuchajcie, PiSu, nie? Przed wyborami. Naprawdę. Kolco grzbiety? Gdzie jest gwizdek? W samym środku miasteczka. Ale wobec zagrożenia nie mam zamiaru narażać niewinnych oseramów.
Zajmę się kolcogrzbietami. A potem rozruszamy tę dolinę. Skoro tak musi być, a tymczasem nadal będę dbać o bezpieczeństwo tych dobrych ludzi. Po prostu bądź gotowy zagwizdać. Dokładnie, nowa misja poboczna. Sprawdzę, czego chciał sędzia Karja. Zdaje się, że bywa w tawernie. Nowe zadanie, oczywiście poboczne. Kolco grzbiety. Kolco grzbiety szaleją w beznadziei, ale jak one w ogóle się tam dostały? To oczywiście się tym zajmiemy, ale to spokojnie. Najpierw przeeksplorujmy jeszcze tutaj, dobrze? Czy coś tutaj ciekawego jest? No, w razie nic ciekawego nie znajdę. Tam jest dużo, w tamtej części miasta, ale może tutaj po kolei będziemy się rozglądać. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Horizon Forbidden West. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!